Zapraszam dzieci i dorosłych na kolejny odcinek filmu Zwierzątkowo, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Zwierzątkowo! Zwierzątkowie, pełno zwierząt, każde inne jest. Jedne duże, drugie małe, krótkie, długie też. To są nasi przyjaciele i my dla nich też. I każdego trzeba kochać, śpiewa mały jeż. Zwierzątkowo, zwierzątkowo zapraszamy was. Dużo śmiechu i radości, zwierzątkowy las. Koty, misie i puchacze, śpiewa rudy lis. Zwierzątkowo, zwierzątkowo zobaczycie dziś. Zapraszamy do Zwierzątkowa drugie dzieci. Puk, puk, pukamy w szklane okienko. Jesteśmy już, za chwilę będziemy razem ze zwierzątkami. Zwierzątkowo, zwierzątkowo. Witajcie w Zwierzątkowie. Profesor Kaczucha zabierze was do świata zwierząt. Dzień dobry. Witamy w kolejnym programie Zwierzątkowa. Tym razem jesteśmy przy myszołowach w osadzie leśnej w Kole. Słuchajcie, myszołowe są to piękne ptaki, które są z rodziny jastrzębowatych. Nazywają się po łacinie bardzo fajnie, dlatego zapamiętałem. Buteo, buteo. I myszołowy generalnie są ptakami bardzo łagodnymi. Najbardziej mi się podoba w myszołowach to, że kiedy mają gody, czyli pani myszołowowa z panem myszołowem biorą ślub, to latają bardzo wysoko na niebie i potem pikują w dół z takim charakterystycznym, i to na pewno słyszeliście nieraz w lesie, dźwiękiem jak koty, miauczą jak koty. Tutaj te dwa myszołowy, które znajdują się w klatce, są to myszołowy, które przyszły do osady potrącone przez samochody. Generalnie myszołowy tak się... Takie są cwane w tej chwili, takie są mądre, że nie latają, nie polują. Są dosyć leniwe, jak już powiedziałem. I co robią? Czekają przy drogach, siedzą sobie na płotach, na słupach, a po to czekają, że tam niestety niektórzy kierowcy zbyt szybko jadą i często niestety zabijają zwierzątka, które leżą na asfalcie, i wtedy myszołowy sprzątają je i mają w ten sposób pokarm. Myszołów zwyczajny. Jest to pospolity i dość liczny gatunek lęgowy w całej Polsce. Bodajże najliczniejszy spośród większych ptaków drapieżnych. Większość osobników odlatuje na zimę. Jednakże część zimuje głównie w zachodniej części kraju. Przylatuje w marcu, odlatuje w październiku. W okresie przelotu niekiedy można go obserwować w stadach po kilkanaście osobników, a nawet większych. W okresie lęgowym myszołów zwyczajny znajduje siedlisko w lasach, z licznymi polami, łączkami śródleśnymi na skrajach większych kompleksów leśnych, a nawet w mniejszych kompleksach lasów wśród pól. Te dwa myszołowe, o którym wam opowiadam, przebywają tu już 4 miesiące w ośrodku rehabilitacji i będzie jeden z nich za chwilę przez nas wypuszczony na wolność. A opiekowali się nimi leśnicy, a pomagali im weterynarze. I dzięki temu za chwilę zobaczymy, jak ten myszołów sobie poleci na wolność. Już na wolności będzie dochodził do zdrowia. Już za chwilę wypuścimy myszołowa naszego, który się nazywa Bonifacy, tak go dzieci nazwały. Wypuścimy go na wolność. Zobaczcie, jak on będzie pięknie leciał i będzie tam zdrowiał. Uwaga, Bonifacy, leć w górę, proszę. Hop. Poleciał. I nasz Bonifacy odleciał, ale będzie nas tutaj odwiedzał. I chcę wam powiedzieć, że kiedy tylko zobaczycie myszołowa, zamachajcie rączką. Hej, hej, Bonifacy! Hej, Bonifacy! A on wam wtedy odezwie się tym kocim głosem. Ija! Ija! Miau! Zwierzątkowo! Zwierzątkowe wierszyki. Raz postanowili radni z budowy, że w ich
herbie miasta będą myszołowy. I nawet sam pan burmistrz po chwili ciszy poparł ten pomysł ze względu na myszy. Bo myszy jest bardzo dużo w naszym mieście. Ostatnio dwie myszy znaleziono w cieście. Kuracjusze z uzdrowiska skarżyli się z rana, że myszy pogryzły im wszystkie ubrania. Dziury porobiły w niebie, no i w chmurach. Dziurawe są krany, dziurawa jest rura, dachy pogryzione, a nawet kominy. Nie miał, trzeba przyznać, burmistrz dobrej miny. Bo myszołowy wystraszą myszy, nawet krety. Dziurawe skarpety celują kobiety, a taki myszołów to w herbie wystraszy i myszy, i gady, robaki z kaszy. I gdy tak ta dyskusja wciąż rosła i rosła, malutka dziewczynka na salę przyniosła malutkiego kotka. Znalazła pod blokiem z jednym białym, a z drugim czarnym całkiem okiem. Wiem, wiem, krzyknął burmistrz, po co myszołowy? Niech koty z kudowy wyruszą na łowy, trzeba je dokarmić, niech głodu nie czują i koty jak lwy w Afryce niech tylko polują. A co z myszołowami? Dziennikarze spytają, a burmistrz im na to. Niech sobie latają, bo trzeba wam wiedzieć, widziałem ich loty. Myszołowy czasem też miauczą jak koty. Na przelotach i zimą przebywa głównie na terenach otwartych, urozmaiconych drzewami rosnącymi pojedynczo lub w niewielkich skupieniach. Odżywia się głównie drobnymi gryzoniami, na które poluje z zasiadki, wypatrując zdobyczy z wierzchołka drzewa, słupa, stogu i tym podobnych, lub powoli krążąc nad ziemią. Jest za powolny i zbyt mało zwrotny, aby chwytać ptaki. Dlatego żywi się padliną, najczęściej myszami i żabami. Ze względu na skład jego pokarmu jest bardzo pożyteczny dla człowieka i pozostaje pod ścisłą ochroną gatunkową. Gniazdo buduje na wysokich drzewach, zazwyczaj w dolnej części korony, a nie w wierzchołku. Jest ono bardzo podobne do gniazda jastrzębia gołębiarza. Myszołów zwyczajny jest wyraźnie większy od krogulca i pustułki, lecz tej samej wielkości, co jastrząb gołębiarz. W godzinach południowych, gdy nad nagrzaną słońcem ziemią tworzą się wstępujące prądy powietrza, czyli gdy ogrzane powietrze unosi się do góry, często krąży wysoko nad leśną polaną, płynąc w powietrzu na nieruchomych skrzydłach. Ubarwieniem z przewagą kolorów brązowych i szaro-brązowych wyraźnie różni się od stalowo-szarych, starszych osobników jastrzębia, lecz jest nieco podobny do młodych, jednorocznych jastrzębi. Samiec, samica i młody myszołowa nie różnią się ubarwieniem. Natomiast samica jest nieco większa od samca. Żałosny, jękliwy, przeciągły okrzyk, jaki wydaje myszołów, przypomina miauczenie kota.
zwierzątkowa piosenka. Zwierzątkowe porady doktora Skrzeka. Jeżeli spotkacie potrąconego, rannego myszołowa, bo może również wpaść pod auto, może uderzyć w przewody elektryczne, może uderzyć w jakieś drzewo, w gałąź drzewa, którego nie zauważył, nie dotykajcie, ponieważ ranny myszołów jest bardzo niebezpieczny. On potrafi swoimi silnie rozwiniętymi szponami, które mają dobrze rozwinięty chwyt, przebić dłoń człowieka i nie puści. Te szpony się zacisną tak, że potrzebna jest tu pomoc chirurga. A co z kolei idzie za powstaniem rany, za zbiciem się szponów w dłoń czy w inną część ciała człowieka, mam nadzieję, że już wiecie, na szponach są bakterie, dochodzi do zakażenia i na pewno taki przypadek zakończy się również wizytą u lekarza. I to już koniec dzisiejszego Zwierzątkowa. Do zobaczenia w następnym odcinku. Różne zwierzątka są na świecie, jedne domowe, drugie dzikie. Jedne biegają w Europie, inne gdzieś w Azji czy Afryce. Jedne są miłe jak uszaty, drugie drapieżne na tle nieba. Ale jak mówi moja mama, wszystkie zwierzaki kochać, kochać, kochać trzeba. Kochajmy zwierzaki, pająki czy raki, opiekuj się kotkiem czy psiną. Kochajmy zwierzaki, bo moral jest taki, że wszyscy jesteśmy rodziną. Kochajmy zwierzaki, pająki czy raki, opiekuj się kotkiem czy psiną. Kochajmy zwierzaki, bo moral jest taki, że wszyscy jesteśmy rodziną. Leśne zwierzątka są płochliwe, jedne są groźne, drugie słodkie. Więc gdy nie musisz, to ich nie strasz, najwyżej zrób z daleka fotkę. Dostaniesz od nas piękny dyplom i tytuł przyjaciela lasu. I gdy przyjedziesz do nas znowu, zaśpiewaj razem z całą klasą, z całą klasą, z całą klasą. Kochajmy zwierzaki, pająki czy raki, opiekuj się kotkiem czy psiną. Kochajmy zwierzaki, bo morał jest taki, że wszyscy jesteśmy rodziną. Kochajmy zwierzaki, pająki czy raki, opiekuj się kotkiem czy psiną. Kochajmy zwierzaki, bo morał jest taki, że wszyscy jesteśmy rodziną.